Cześć widzowie, z tej strony oczywiście Kiermar Chodzice. Chciałem, mówię, a w końcu nagram wam ten film z remontu dziadka wozu. Staram się wszystko robić, co nie umiem, to pomagają mi wujkowie, których ich tam serdecznie pozdrawiam. Zapytacie się, czemu jeszcze nie wszystko pomalowane. Tu będzie, ta blacha będzie przyspawana, poprawiona, żeby nie odpadło. To też nie trzeba poprawić, bo niegdzie są pourywane spawy. W ogóle się okazały jaja, że przodek jest w ogóle, konica przednie, konicki. Ta jedna jest ściągana, nie wiem jak ta druga. Ale jak się udało, to chyba też będzie ściągana. Nie wiadomo, bo ta akurat była nacięta i postukałem trochę i odeszło. Już wam pokazuję. Tutaj takiej grubości, na tym będzie stała, ten płaskownik będzie na całej długości przykręcony, żeby siła była, by się nie wyginało pod obciążeniem. Pokażę wam. Tu zrobiłem wstawkę. O, tu jest wstawka zrobiona pod zaczep. Pod zaczep. Z jednej i z drugiej strony jest. Tylko że tu jeszcze trzeba domalować. Ale to będzie cały w koło spawany, żeby nie wyrwało tego. Jest tak. Może podkładka zwykła. Podkładka kontrująca. I tak jest wszędzie. W oponach, na felgach, na kołach, wszędzie jest tak grubo dołożonych podkładek. Więc właśnie, mam tych podkładek trochę, więc mówię, a podokładam tak, że się już nie odkręca. To w sumie już mogę nawet, nie wiem czy już jest cały pomalowany, jeszcze będę musiał poprawić. O, ta już jest idealna. Ta jest chyba ta. I widzicie, tak to wygląda. Ja jak byłem mały, to taki zapamiętałem ten wóz. Czy to nie był ten. Tak on nic. O, no nie. Nie, bo to są odpowiednie wycięcia. No. I tak wszystko się prezentuje, widzowie. Więc powolutku. Tak jak widzicie. Jeszcze gdzieś tu będzie wzmacniane wstawkami. Przykręcę i od środka dojdę tymi. Albo płaskowniki skręcić, to na długość. Zobaczymy. Będzie tutaj jeszcze zaczep. Dużo rzeczy. Jeszcze jest trochę rzeczy do roboty, ale już jest dalej niż opony, dętki mam wszystkie nowe kupione, opony tylko na tył, bo to jest przód, tamto jest tył, opony się kupi, nówki, chociaż dwie na razie, z czasem się i tam wymieni, może z czasem się wymieni felgi na zwykłe, bo albo na skręcane, zobaczymy, także trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.